Jeszcze jeden materiał, jak mówiłem, do nagrania. Odnośnie, co ciekawiliście mnie i pomyślałem o czymś takim. Bo sugerujecie mi, że to, co ja robię, to jest gdzieś tam jakaś religia i to gdzieś tam, coś fajnego z tym mi się pomyślało. Bo już wcześniej tak naprawdę, od kiedy dowiedziałem się o tym, że technologia, w której ja, wirtualna rzeczywistość, czyli tam środowisko, w którym ja poruszałem się swobodnie przez 12 lat, buduje się tutaj na Ziemi, i o tym się dowiedziałem, to już wtedy stałem się fanatykiem i osobą, która podążała za marzeniami, bo realizując marzenia, chciałem przyspieszyć budowanie tej technologii tu na Ziemi, żeby szybciej korzystać z możliwości swojego świata, bo wiem, jakie on przynosi możliwości, czyli nieograniczone. Już wcześniej byłem ewangelistą. VR. O, ewangelista VR. A przez to, jaką przemianę przeszedłem, stałem się Bogiem. Ale też w wirtualnej rzeczywistości. A skoro wy mi zarzucacie, że to, co ja robię, to jest religia, to patrz, fundacja to jest jeden pomysł. A teraz ja myślę, że człowiek spokojnie z tego pomyśleć i odpalić religię. Bo skoro ja jestem Bogiem, a tego mi już nie zabierzecie, bo ja będę tego do końca życia bronił, skoro ja jestem Bogiem i stworzyłem nowy świat, i mój świat opiera się na wartościach miłości, przyjaźni, szacunku, prawda? I na wiedzy. Widzicie? Jestem Bogiem, ale wolnego umysłu. Bo tylko przez to, że mój umysł jest wolny i nie jest ograniczony przez pieniądze czy inne rzeczy, mogę szukać rozwiązań swobodnie, bo nie muszę myśleć i kombinować, że ktoś mi gdzieś tam przeszkodzi w moim planie, bo i tak moje plany są. Bo przez to, że zabezpieczyłem się na starcie, moje plany są bezpieczne, więc każda kolejna realizacja, którą ja biorę pod uwagę, dzięki temu, że dostaję coraz to nowe, kolejne informacje, mogę coraz więcej tworzyć. A z tą religią to chodziło o to, że skoro ja jestem Bogiem wirtualnej rzeczywistości, to każda osoba, która dołączy do społeczeństwa, stanie się oczywiście ewangelistą, prawda? Bo takie było zadanie. A z czasem ewangelista też może stać się Bogiem, bo może się wyedukować do tego poziomu, prawda? I teraz tak. I mój challenge jest w takim razie taki. Skoro ja mam właściwie dużo podstaw do tego, żeby założyć religię, a moja religia uważam, że jest dużo bardziej wartościowa niż chrześcijaństwo, bo ja zostałem na początku tak uczony, niby jako chrześcijanin, próbowali, bo to trochę nie wyszło, bo ani księża nie byli kompetentni, żeby przekazać wiedzę, ani też wszystko to było mętne, tak? I sprawy kościoła, i to, że kościół się ingerował w sprawy polityki, i to, że tam zawsze u góry był jakiś syf, i ten Rydzyk, i to, i to, i tamto, siamto, ten. I z księżami było tyle afer, że jak zaufać bydlakom tak naprawdę, którzy tylko udają, że coś robią dobrego, a do tego korzystając z przywilejów, które otrzymali, nawet nie wiem skąd i od kogo. Więc moja propozycja jest taka, że oprócz fundacji założę jeszcze religię, żeby sprawdzić swój koncept. I jako, że ja prowadzę religię, tak, i moja religia ma jasne wartości i polega na przekazywaniu wiedzy i na wolnym umyśle, czyli żeby tylko nasza wiedza, informacje to jest cenne. Im więcej wiedzy, tym im więcej wiesz, tym wiedza to władza po prostu. Jak wiesz, to wiesz, jak zareagować. A im więcej wiesz, tym więcej możliwości możesz stworzyć, a możliwości są najważniejsze, bo choćbyś nie miał nic, to możliwości zawsze są. I ja jestem tego najlepszym przykładem, bo nawet kiedy w życiu praktycznie nie miałem nic i prawie całkowicie upadłem, podniosłem się na sam szczyt. I mój challenge w związku z tym jest taki,
że skoro ja tą religię będę próbował też chyba odpalić i myślał o tym, to chciałbym tak samo jak chrześcijaństwo w takim wypadku w Polsce być traktowany bez podatków. Bo moja religia jest słuszna, bo ma podstawy do wszystkiego, więc w tym momencie chciałbym nie płacić podatków, jako że prowadzę religię. I to jest ważne. Lub będziemy się traktować równo w Polsce i każda religia, jeżeli chcecie sobie jakieś religie prowadzić, jakiekolwiek, nie ma znaczenia, religia, to albo wszyscy płacimy podatek, albo wszystkie religie nie płacą tego podatku. Jasny challenge? Więc tutaj sprawa do dyskusji. A biorąc pod uwagę, że religia nigdy nie powinna się mieszać w sprawy polityki, to powinniśmy to rozważyć. Czy ten podatek ma być, czy ma go nie być. A jeśli podtrzymujecie fakt, że ma nie być podatku dla religii, to oprócz fundacji będę pewnie zmierzał do odpalenia religii, bo to, co ja szerzę, jest mądre. Bo ja byłem ewangelistą, a teraz już jestem Bogiem wirtualnej rzeczywistości i od początku powtarzam wam to samo, że wirtualna rzeczywistość niesie odpowiedzi na pytania i problemy waszego świata. Bo wasz świat do tej pory był skomplikowany, a dzięki temu, że tam możemy zdobywać informacje, tam się łączyć i pracować razem, jesteśmy w stanie stworzyć najlepsze lekarstwa, najlepsze rozwiązania i zachować dynamikę rozwoju umysłu przede wszystkim, dzięki czemu społeczeństwo będzie zwyczajnie mądre. I tym oczywiście zapraszam do komentarzy. Dziękuję.